Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. No zacznę od stwierdzenia, że szkoda, że nie udało się kontynuować jeszcze tej, myślę, że jednak niezwykle ciekawej i ważnej debaty. Nie wiem, na ile regulamin pozwala, by przedłużyć jeszcze chociaż o parę chwil. Natomiast myślę, że stenogram z tej debaty należałoby, Panie Marszałku, zadedykować i przekazać zarówno nieobecnemu panu ministrowi, jak i może przede wszystkim prezesowi NFZ. Naprawdę, Szanowni Państwo, padło tutaj wiele konkretnych pytań i zostało poruszonych wiele konkretnych spraw, które są niezwykle ważne i z których mam wrażenie, że zwłaszcza NFZ sobie zupełnie nie zdaje sprawy. No ale też nie może być tak, panie ministrze, że ministerstwo umywa ręce, nie chce brać współodpowiedzialności i mówi, że za wszystko odpowiada prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a w tej chwili na dobrą sprawę nie wiadomo kto, bo tego prezesa nie ma. Więc tutaj jest jednak potrzebna koordynacja. No ale jednak wspominał pan parę rzeczy, mówiąc nawet o kwestii porozumienia z lekarzami. Tak, ja tutaj, czy w paru innych sprawach, chociażby dotyczących właśnie wspomnianego leczenia choroby leśniewskiego Crohna. Ja się z panem zgadzam i cieszę się, że pan również dostrzega te problemy, o których ja wspomniałem. Natomiast to wymaga no jednak przynajmniej no pewnego nacisku na NFZ, aby dokonał stosownych zmian, no bo pewien nadzór merytoryczny istnieje. No nie może być tak, że minister widzi błędy i nic z tych błędów nie wynika. Ja oczywiście mogę się w tej chwili też odnieść i odwołać do wywiadu z panem ministrem, gdzie kilka dni temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej myślę, że dotknął pan istoty problemu. Mówi pan o tym, że służba zdrowia jest niedofinansowana, że brakuje pieniędzy i w zasadzie no, między wierszami możemy przeczytać, że ministerstwo, również i pan, byłby za tym, żeby więcej finansować, więcej refundować, natomiast są ograniczone możliwości. Tym niemniej no, kilka głosów chciałbym zauważyć. Pierwsza sprawa. Jeżeli mogę prosić o spokój. Po pierwsze, chciałem bardzo podziękować panu posłowi Katulskiemu. Tak, ja rzeczywiście podzielam w 100% to zdanie. Uważam, że jest osoba, która pełni obowiązki prezesa i krótką, prostą decyzją, zmianą rozporządzenia można zmienić tą no, nieszczęsną umowę, na dodatek niezgodną z prawem. Najprawdopodobniej tak się okaże, ponieważ nie po to zmienialiśmy ustawę. Nie po to wtedy było to porozumienie między lekarzami, a również Narodowym Funduszem Zdrowia i właśnie ministerstwem, aby w tej chwili to prezes jednostronnie łamał. To jest w moim przekonaniu do załatwienia w ciągu najbliższych dni, a nie wiadomo kiedy w lipcu. Kolejna sprawa, również niezwykle ważna, o której wspomniała pani poseł Małecka, Libera Małecka. I tu również w pełni się zgadzam. Cóż stoi na przeszkodzie, aby właśnie, panie ministrze, tak jak pani poseł powiedziała, zamienić i wprowadzić te leki, tą terapię niestandardową w przypadku onkologii do normalnych procedur. Ja panu ministrowi przeczytam krótką listę i jak nie ukrywam, że nie pełną, tylko fragmentaryczną. Leki, które przenosi się teraz w najbliższych dniach również do niestandardowej chemioterapii z katalogu substancji czynnych. Są to daunorubicyna, midoxan, ksantron, metotreksat, busulfan, kamustinum, cyklosporyna, tiokuaninum, lomustinum, prokarbazinum, talidomid. To jest tylko krótka i fragmentaliczna lista leków, które w tej chwili będą funkcjonować w terapii niestandardowej. No, panie ministrze, pomijając wszystko, bo pan za chwilę pewnie powie o imporcie docelowym, o innych możliwościach zakupu tego leku, ale po co komplikować życie lekarzom i pacjentom, po co tą drogę wydłużać, skoro i tak refundacja będzie, a dodatkowe oczywiście będą problemy, bo będzie trzeba negocjować przesuwanie. Będzie trzeba, no to panie ministrze, czemu coś, co było zarejestrowane, w tej chwili zarejestrowane nie jest? No. Nie tylko, nie tylko. Teraz będzie w terapii niestandardowej. Czas mija, panie pośle. Dalej,
przewlekłej białaczce limfatycznej. Powiedziała o tym chociażby pani poseł Szczepińska. Leukeran. No niestety nie ma tego leku i proszę wytłumaczyć, dlaczego tego leku nie ma, dlaczego nie ma melfalanu, który jest stosowany w szpiczakach. Nie jest niestety tak, jak pani poseł Skorzeńska powiedziała. Owszem, na onkologii być może tam, jak wizytowaliśmy Centrum Onkologii, pewne zapasy porobiono. Natomiast akurat jeżeli chodzi o Leukeran, to jest lek stosowany w terapii głównie na hematologii, niekoniecznie stosowany akurat w Centrum Onkologii. Plus nie wszyscy dyrektorzy porobili stosowne zapasy. I pytanie również do pani. Czy naprawdę o to chodzi, żeby dyrektorzy szpitali robili kilkumiesięczne zapasy? Chyba nie na tym powinna polegać rola koordynatora, jakim jest minister. Wrócę jeszcze na końcu do tego, o czym powiedziałem. Embutanol w gruźlicy na 100%. Czy chodzi o to, aby ludzie z różnych środowisk, często patologicznych, co kupowali go na 100%? Panie ministrze, nie kupią. Rośnie liczba zachorowań. Hydrazyt, o którym wspomniałem, który jest stosowany również i w profilaktyce, ale również i w leczeniu gruźlicy u dzieci. 100% po państwa decyzjach o 100% wzrosła zachorowalność, bo nie można w przypadkach kontaktu z gruźlicą stosować tego leku profilaktycznie. To jest coś, co państwo musicie pilnie zmienić i temu w moim przekonaniu ta dzisiejsza debata powinna służyć. I wreszcie na koniec jeszcze jedno zdanie odnośnie lekarzy. Dogadajcie się państwo z nimi. Są możliwości, chociażby tu wskazane na tej sali, można to zmienić. Wprawdzie nie ma prezesa, ale to nie powinno niczego tłumaczyć. Tak naprawdę według danych, ja tu potwierdzam również słowa pana posła Katulskiego, według danych, które dostaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, być może nie dotarły do pana ministra, służę po tym dzisiejszym posiedzeniu, te dane są niestety kilkakrotnie niższe i wygląda sytuacja niepokojąco. Pismo, panie ministrze, z 11, czyli z poniedziałku, z 11, podpisane przez pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę, takie są dane. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w tej dyskusji. Myślę, że do tych tematów będziemy musieli jeszcze wielokrotnie, panie marszałku, wracać, bo problemów jest jeszcze dużo więcej, o czym tu nie zdążyliśmy porozmawiać. Dziękuję bardzo.